Witam wszystkich. Przyszedł do mnie długo wyczekiwany Shuriken X1 FPV super racingowy dron. Gotowy do lotu. Nie rozpakowałem go jeszcze. Zobaczmy coś w środku. Naklejki, to jest najważniejsze. Nie wiem gdzie przykleję, ale są, jest fajnie. Haku propy w pudełku 5x4x3, 4 sztuki, wyglądają dosyć śmiesznie, ale ok. Instrukcja, kolejna instrukcja. Dobra, na razie to olewamy. No dobra, to jeszcze zobaczymy co tu, kabelki. Dobra. Kabelki, wizytówka, nie wizytówka, band channele do wideo, też na razie. Antenka. Niby miała być jakaś super, ultra, hiper, niezniszczalna, ale wygląda nawet dobrze. Montowanie do kamerki GoPro Session. Zobaczymy co z tego będzie. Dobra, ale najważniejsze, coś tu jeszcze jest? Nie. Najważniejsze to sam kładzik. Sam kładzik, no dobra. Co tutaj mamy? Silniki. Silniki F40 2600. T-motory. Jak dobrze pamiętam, to są 2305. Chodzą dosyć miło. Jak widzicie, ramka posiada niski profil, przez to, że wszystkie elementy zostały zainstalowane na jednym PCB, czyli nadajnik wideo, kontroler lotu, OSD, wszystko jest na jednej płytce. Ok, po małej pauzie, w której musiałem zrobić porządek na biurku, popatrzymy sobie teraz, co tutaj mamy. W środku nadajnik RC FR Sky XSR. Można go bindować z guziczka, dokładnie z tego, więc bardzo fajnie, nie trzeba zaglądać do kopułki, do środka. Na płycie zintegrowany jest nadajnik wideo 40-kanałowy. Tutaj możemy sobie ustawiać bandy. Jak widać, jest zabezpieczony przed ułamaniem. Czyli karbonowa płytka trzyma gniazdo, więc jest to w miarę przemyślane, więc fajnie. Mamy kamerkę CCD, ogniskowa 2,5, czyli kąt widzenia 90 stopni. Kontroler lotu na F3. Procesorze zgranym już i skonfigurowanym Betaflightem. W ogóle ten kładzik podobno jest mega ready to fly, czyli rozpakowujemy z pudełka, bindujemy z taranisem, znaczy taranisem, z nadajnikiem. No akurat mam taranisa FR Sky, więc powinno być dobrze. Czyli wyciągamy z pudełka, bindujemy, wkładamy baterię i lecimy. Ciekawe czy tak będzie. Można ustawić mega kąt widzenia kamery, możemy sobie tak latać. Na początek można sobie tak ustawić normalnie, więc jest fajnie. Niestety nie ma takiego mocowania kamery na dwie śrubki,
Ale jest miejsce, żeby wymienić obudowę. Może nie trzeba będzie. Co jest z fajnych rzeczy? To mamy płytkę zabezpieczającą baterię przed lądowaniami na niej. Są gumki antypoślizgowe, więc bateria będzie się dobrze trzymać. Strap jest gruby, więc bateria jeszcze lepiej będzie się trzymać. To fajnie. Rama jest gruba, ramiona 4 mm, więc nie powinna pędz, nie powinna się uszkodzić. Wygląda na porządną, naprawdę. Wygląda to dobrze, robi wrażenie. Jestem ciekawy montowania pod GoPro. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Pasuje idealnie. Tylko z strapikiem, pewnie, który jest w pudełku, montujemy sobie tutaj kamerkę. Powiem szczerze, rewelacja. Tylko te kabelki trzeba, znaczy kabelki, antenki trzeba na opaski przyczepić albo na coś, żeby tak nie latały, żeby ich nie stracić. A tak to bardzo fajnie to wygląda. Jest to naprawdę fajnie przemyślane. Jedyne, czego się obawiam, to regulatorów. Nie wiem, co w środku siedzi. Wiem, że są na Bell Heli S, czyli już na jakimś lepszym procesorze, ale ciekawi mnie to, czy będzie można D-Shot uruchomić, czy maksymalnie Multishot, tego nie wiem. Zobaczę później. Pewnie coś napiszę o tym ciekawego, ale przede wszystkim chciałbym tym polatać. No i na początek chyba tyle. Zapraszam na kolejne filmiki. Jak są jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. I do zobaczenia.